Witam na kanale Dzieciaki testują. Dziś Wam pokażę książkę Edison o wielkim wynalazcy wydawnictwa Egmont. Jest to książka z serii Czytam sobie, ale poziom trzeci. Ostatnio widzieliście u nas kolejną książkę z poziomu pierwszego, a dzisiaj po raz pierwszy książka poziom trzeci. Jest to naprawdę fajna seria Czytam sobie dla dzieci, które uczą się czytać. Poziom pierwszy za chwilę będziemy przerabiać. Tyńcia za chwil kilka będzie się uczyć czytać. Tak wygląda. Spójrzcie tylko, ile mamy tych książek. Dobry pies właśnie ostatnio widzieliście z poziomu drugiego. Jak tak patrzę, chyba jeszcze nic nie mamy, ale na pewno też się zaopatrzymy w także inne książki, bo są one fantastyczne, po prostu fantastyczne, fantastycznie stworzone. Tutaj jest taka krótka ściąga co do każdego poziomu. I poziom pierwszy to jest 150-200 wyrazów, a tutaj mamy 2,5-2800 wyrazów. Mamy użyte wszystkie głoski, dłuższe, bardziej złożone zdania i alfabetyczny słownik trudnych wyrazów. I taka jest różnica. Tutaj składam słowa, składam zdania, a tu już połykam strony, czyli to będzie dla starszych dzieci, które już czytać potrafią. Bardzo fajna książka, świetna książka o Edisonie. Możemy się naprawdę wielu ciekawostek dowiedzieć. Nie wiem, czy wiedzieliście, że on wynalazł papierki do cukierków. Wszystko tutaj jest o nim napisane. Od momentu, kiedy przyszedł na świat w 1847 roku. Przyszedł na świat, jest tutaj jego cała historia, jak od początku był właśnie bardzo ciekawy wszystkiego, co go otacza, zadawał różne pytania, nauczyciele go nie lubili, bo nie odrabiał prac domowych, za co dostawał chłosty, w końcu przestał chodzić do szkoły. Uczył się sam w domu, bardzo skutecznie się uczył, był samoukiem, mama mu podsuwała coraz to nowsze książki, jego mama była zresztą nauczycielką, więc mu w tej nauce pomagała i w bardzo młodym wieku, bo już stając się dopiero nastolatkiem, zaczął pracować na kolei, gdzie urządził sobie także laboratorium. Pierwsze laboratorium miał w domu, później miał właśnie laboratorium sobie zrobił także w wagonie towarowym, które to laboratorium pewnego razu stanęło w płomieniach i został zwolniony z pracy. Pierwsza rzecz, której dokonał, to było udoskonalenie telegrafu. Później wynalazł fonograf, aby chciał zapisać dźwięk tak, żeby można go było odtwarzać i właśnie wynalazł fonograf, bo trzeba też zaznaczyć, że miał problemy ze słuchem. I gdy chciał posłuchać muzyki, to zębami trzymał pianino. Podobno w jego muzeum jest to pianino w Stanach Zjednoczonych z odciskami zębów. Nie będę Wam zdradzać całej historii, bo nie będziecie mieli radości z czytania tej książki, z odkrywania tego, co właśnie ten Edison tutaj jeszcze zrobił, a jest naprawdę wiele fajnych ciekawostek. Tutaj na końcu jest lista wynalazków, niektórych wynalazków, które opatentował, bo Thomas Edison jeszcze po to wymyślał te nowe wszystkie rzeczy, żeby na nich zarabiać. Od początku już tak właśnie chciał duże pieniądze z tego mieć, więc takie rzeczy wymyślał, które wiedział, że mu przyniosą fortunę. Właściwie nie tylko on sam wymyślał, bo miał fabrykę wynalazków, gdy swój pierwszy opatentowany wynalazek sprzedał, dostał mnóstwo pieniędzy i stworzył fabrykę wynalazków. Mamy też tutaj z tyłu alfabetyczny słowniczek trudniejszych wyrazów, które się w tekście pojawiają. No i naklejki, na samym końcu są naklejki. I jeszcze na samym końcu, jak odetniemy sobie tą tylną okładkę, mamy dyplom sukcesu i tu możemy właśnie naklejkę nakleić, imię, nazwisko dziecka wpisać. Tak bardzo mi się te książki podobają, że na pewno jeszcze nie jedną Wam pokażemy. Dwie albo trzy jeszcze mamy takie starsze, bo to jest nowość teraz, a mamy jeszcze jakieś starsze. Kiedyś Tyńcia od kogoś dostała, więc na pewno Wam też pokażę, być może w najbliższym czasie.
i na pewno też jeszcze w przyszłości się zaopatrzymy, bo przed nami zerówka, nauka czytania, więc wszystko przed nami i na pewno jeszcze nie jedną taką książkę zobaczycie, bo naprawdę ta seria jest świetna dla dzieci, które uczą się czytać. Więcej o książce przeczytacie na naszej stronie, w opisie do filmu będzie do niej link i tam jest także link do naszego Facebooka, polubcie nas tam, zasubskrybujcie nasz kanał, no i oglądajcie inne wideo recenzje. Ja już Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.